Galeria, super księżyc na całym świecie. Księżyc krąży wokół Ziemi po orbicie, która nie jest idealnym okręgiem. Sprawia to, że w niektórych okresach roku jest widoczny lepiej z powierzchni planety, ponieważ znajduje się bliżej. W tym roku najmniejsza odległość, jaka dzieliła Ziemię od jej naturalnej satelity, wystąpiła w maju. Wtedy Księżyc znajdował się 3573,52 km od naszej planety, ale nie był w pełni. Zjawisko, które wystąpiło w grudniu, nazywane jest superksiężycem. Oznacza to nie tylko bliskość naturalnego satelity, ale również jego silny rozbłysk. Nazwę dla tego zjawiska wymyślił w 1979 roku Roentgen. Astrolog Richard Knoll na określenie momentu, gdy Słońce, Księżyc i Ziemia znajdują się względem siebie w linii prostej, a Księżyc dodatkowo jest w swoim perygeum, znajduje się najbliżej Ziemi, i wydaje się, że on odpowiada również za największą ilość mitów związanych z tym zjawiskiem. Knoll twierdził bowiem, że superksiężyc może odpowiadać za kataklizmy i katastrofy naturalne, takie jak trzęsienia Ziemi i wybuchy wulkanów. Najbliżej naszej planety Księżyc znajdował się w listopadzie 2016 roku. Poprzednie zjawisko o takiej sile wystąpiło w 1948 roku. Wbrew teoriom katastroficznym, przybliżanie się naturalnego satelity nie powoduje kataklizmów, takich jak trzęsienia Ziemi czy wybuchy wulkanów. Jedyną konsekwencją mogą być większe różnice w poziomie przypływów i odpływów. Jak podaje portal space.com, w najbliższym czasie możemy się spodziewać jeszcze dwóch tego typu zjawisk. Superksiężyc ma rozbłysnąć na niebie także 31 stycznia 2018 roku Roentgen. Specjaliści od obserwacji nieba podkreślają, że każdy może zobaczyć to niezwykłe zjawisko na własne oczy. Nie trzeba mieć żadnego specjalnego sprzętu. Księżyc będzie widoczny nawet na obszarach o słabym świetle. Osoby, które będą szczególnie zainteresowane superksiężycem, mogą dodatkowo posłużyć się lornetką lub małym teleskopem.